Witam serdecznie, Kudłaty z tej strony. Dzisiaj będzie specjalna akcja, reakcja. Będą nawet dwie. Jedna bardzo długo wyczekiwana. Tak, oglądałem już trailera kilkanaście razy. Dalej nie mogę dojść do wniosku, że ja chyba śpię. Śnię. Będzie to Final Fantasy VII trailer. Nadal ciary przechodzą. Kurwa, oglądam go kilka razy dziennie i dalej nie mogę w to uwierzyć. No, gra po prostu wychodzi. Remake. Jak to się kurwa zaczęło? 20 lat temu, kiedy miałem pierwszego Sony PlayStation. Kiedy miałem Sony PlayStation. Wiele osób widziałem też, że się cieszy. No ale kiedy pierwszy raz miałem. Kiedy pierwszy raz zakupiłem PlayStation. Pierwszą grą, którą na niego zakupiłem. Pierwszą grą, która była na Sony PSX-a. Tak zwanego, jeszcze szarego, miałem wtedy 15, tak jak mówiłem, lat. Był właśnie Final Fantasy. Była to jedna z dwóch gier, przy której spędziłem około półtorej roku życia. Były tylko takie dwie gry, które naprawdę na taki okres mnie wciągnęły, które od początku, od podstaw do samego końca zerżnąłem po prostu doszczętnie. Były to Final Fantasy VII i Shenmue, seria Shenmue. No i tak, pierwszej edycji już nie posiadam, no ale żeby nie było, że jestem gołosłowny. Wspierałem Square Enix nawet wtedy, kiedy na to nie zasługiwało. Kiedy naprawdę wyrzucało ochłap, ja je kupowałem. Bo miałem nadzieję, że kiedyś to się wydarzy i się wydarza. Więc tak, od tej gry się wszystko zaczęło. Dwie sztuki posiadam, no tak na wszelki wypadek. Kurwa. Prawdopodobnie jeszcze będą w użyciu, kiedyś jakiegoś let's playa zrobię z pierwszej siódemeczki, żebyście zobaczyli jak to wyglądało. Prawdopodobnie przy wyjściu Final Fantasy VII no, mogę zniknąć na kilka miesięcy, kurwa, z YouTube'a, choć nie sądzę, że let's play będę puszczał. Ale nie z taką częstotliwością, na przykład jak Wiedźmina. I tak to się zaczęło. Dzięki Final Fantasy VII zacząłem poznawać firmę od podstaw. Jestem wielkim fanem ich produkcji, nie wszystkich, aczkolwiek jestem. I tak, potem sięgnąłem po Final Fantasy VI. Były to emulatory oczywiście. Nie miałem wtedy żadnej konsoli oprócz PSX-a. Pierwszy emulator sięgnąłem w wieku 17 lat, tam był Final Fantasy VI właśnie, potem była 1, 2, 3, 4 i 5. Powiem tak, 6 jedynie doganiała Final Fantasy VII, jeżeli chodzi o aspekty fabularne, aspekty treściowe. Jeżeli chodzi o grafikę, już go nie doganiała, no niestety, mieliśmy dużo boższą grafikę wtedy. Mimo wszystko gra była bardzo ładna, ale jednak czegoś jej tam brakowało. Final Fantasy VII jednak to miał. Potem była 8, no dość udana, ale no tak trochę ciągnąca w innym kierunku. 9, powiedziałbym bardzo udana, kolejnego remake'a, którego bym chciał zobaczyć, bardzo. Po 7 uważam, że właśnie 9 by zasługiwała na to miano, najlepszego finala. No potem 10. 11 nie grałem, posiadam na PC ta wersję, ale nie grałem, online'ówka. I taki tutaj będziemy już pokazywali, bo szkoda by było tylko mówić. 12. Przeszedłem 2 razy, nie zdobyłem wszystkiego oczywiście i nie zwiedziłem tak świata, ale 2 razy. Przeszedłem. 13. Wszystkie kurwa odsłony tej chujowej gry. Przepraszam bardzo, że tak mówię, no jeszcze jako 13 zwykła była średnio udana. 13, 2. Jeszcze no w miarę te sumony i te postacie, bo jedna tylko postać, bodajże dwie. Ale było możliwość przyzywania potworów, to jeszcze mogło jakoś przyciągnąć. Nie było w niej praktycznie już nic z klimatu.
tutaj brak słów po prostu. Co jeszcze? Czternasteczka. No przy czternasteczce spędziłem 8 miesięcy ze względu na to, że chciałem te wszystkie dodatki zobaczyć. To online'ówka, no online, przy online'ówkach zazwyczaj dużo czasu się spędza, dużo więcej niż przy normalnych podstawowych grach. Przy tej grze powinienem spędzić znacznie więcej, no niestety tak się nie stało, nie wciągnęła aż tak mocno. Teraz ma wyjść piętnastka, a remasterowana dziesiątka, dziesiątka, dwójka. Też już zahaczyłem. Nie zdążyłem przejść Final Fantasy Zero. Wspierałem firmę nawet na innych konsolach. Wspierałem firmę Square na PSP. No niestety nie mam wersji okładkowej, ale taką udało mi się odkupić. Nie było innej. Też kosztowała trochę więcej, mimo że nie miała okładki. Final Fantasy 7 Crisis Core, dokładnie. Zak, bardzo chciałem Zakiem pograć w siódemce. Wiele było motywów opowiadających, że ta postać tam znajduje, nie znajdowała się jedynie w przerywnikach. No właśnie, tylko że tutaj kurwa nie było tego klimatu. Miałem jeszcze z Vincentem grę, szczelankę, w tej chwili jej nie mam. Nie posiadam, gdzieś się zapodziała. Przeprowadzki, te klimaty. HD już pokazywałem, typ Zero. Wspierałem konsole na DS-ach, na 3DS-ach, na GameCube, Final Fantasy Crystal Chronicle, na Wii, Final Fantasy Echoes of Time, Final Fantasy Crystal Beer. Tak jak mówiłem, na DS-ach to był Final Fantasy Final Fantasy The Four Heroes of the Light. Był jeszcze Final Fantasy 3, 4 i powroty do korzeni, czyli 5 i 3, 5 bodajże, 6 nie miałem na tąże konsolę, na DS-a. Na 3DS-a jeszcze wznowienie Final Fantasy pod innym tytułem Bravely Default. Oglądałem nawet chujowy film i posiadam go. Final Fantasy The Spirit Within. Graficznie ładny, ale treściowo chujowy. No i nie obyłoby się bez Final Fantasy Advent of the Children. No i teraz kurwa mamy remake'a. I teraz go oglądnę kolejny raz. Nie będzie to już pierwszy raz. Nie będzie to nawet 10, 15, 20. Kolejny po prostu. Jest to piękna sprawa. Akcje, reakcje musiałem pokazać. Nie przeszłoby to przy konferencji E3, gdyż tam trochę dużo się działo, trochę więcej niż dużo. Co to E3, to jeszcze wrócimy. Dzisiaj prawdopodobnie nakręcę E3 Microsoftu. Tak swoją drogą trochę żałość. Ale dobrze, dobrze. Mamy trailera gdzieś tutaj. Więc musi być reaction. Gdzież ty jesteś? A nie, dzisiaj nikt go nie dodawał. Nie dzisiaj, to w tym tygodniu. Dobra. Zaczynamy. Nic nie będą mnie ciary przechodziły. Long ago, we looked upon a foreboding sky. The memory of the star that threatened all burns eternal. Ale Midgard wygląda naprawdę cudownie. Jak system chociaż będzie w połowie przybliżony do Final Fantasy XV, ja się nie pogniewam. Może być przybliżony. Może to być slash RPG. Whatever. Byleby kurwa trzymało klimat i
możliwość rozrabiania materiami, broni. Kurwa, pamiętam te walki z Jenową, z innymi. Z weaponami, kurwa. Wszystko ogarnąłem, Final Fantasy VII. Grę przechodziłem dokładnie dwa razy. Też. Tylko że pierwszy raz zajęło mi to półtorej roku, drugi raz tam koło połowy, więc można powiedzieć, że dwa lata spędziłem z tą grą. Kilka razy jeszcze później próbowałem powracać, no ale jakoś to czasowo człowiek nie wychodziło już w ten sposób. Jak zauważyć, to na mieczach są sloty na materię i prawdopodobnie system będzie bardzo podobny, jeżeli chodzi o ekwipunek, rynsztunek. Nadal kurwa nie mogę uwierzyć. Nadal kurwa nie mogę uwierzyć. I będzie to ekskluzyw na PlayStation. Co tu kurwa dużo mówić? Co tu dużo mówić? To tak jakby Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone i nagle wygrała wojnę, no kurwa. No, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Kolejna akcja, reakcja już niebawem. Będzie to inna akcja, reakcja z tego samego konwentu, z innej gry. Ale kurwa, tak samo wyczekiwanej, jak nie bardziej, chociaż nie bardziej, kurwa, Final Fantasy VII najbardziej był wyczekiwany, 20 lat, kurwa, 20 lat czekania na remake'a. I kurwa jest. Przestawałem w to wierzyć, gdyż... Panowie za dużo na dodatkach, kurwa, typu DLC, typu, no nie wiem, jakiś kurwa tam różnorakich, wycinanych z Final Fantasy VII i wkładanych do innych gier, zarabiali masę kasy. Przestawałem wierzyć w remake'a, naprawdę. Ale jest. Ja sobie jeszcze raz obejrzę. No a w takim razie... Zapraszam na kolejne akcje, reakcje. Kudłaty przemawiał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja w takim razie jeszcze raz dziękuję. I na razie.